Dzień dobry Państwu, Konrad Chmioła. Zapraszam na wydanie specjalne w Telewizji Republika. Trwa brutalny atak rakietowy na Ukrainę. Rosjanie coraz zuchwalej atakują zachodnią część tego kraju, wysyłając bombowce z rakietami manewrującymi. Problem w tym, że te ataki stanowią coraz poważniejsze zagrożenie dla Polski. Dziś doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjska rakieta wleciała na 2 km w polską przestrzeń powietrzną. Jej lot trwał zaledwie 39 sekund. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że dzisiaj o godzinie 4:23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się w zachodniej Ukrainie. Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów, województwo lubelskie i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu obiekt był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Jak poinformował w niedzielę na Platformie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, na ten temat rozmawiał o godzinie 5 rano z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To już kolejny incydent naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Jak zapewniono, Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Padło także ostrzeżenie, że aktywowano polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju. Polska będzie domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem przestrzeni powietrznej naszego kraju, zapowiedział w niedzielę rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński. Z kolei polski minister obrony narodowej zapewniał dziś, że na konferencji prasowej rosyjski pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną na wysokości miejscowości Oserdów w Lubelskim i wleciał w głąb naszego kraju na odległość 1000–2000 metrów, był cały czas monitorowany przez polskie systemy radiolokacyjne. Gdyby jakakolwiek przesłanka świadczyła o tym, że ten obiekt zmierza w kierunku jakiegokolwiek celu zlokalizowanego na terytorium Rzeczpospolitej, oczywiście byłby zestrzelony. Byłyby podjęte jeszcze bardziej adekwatne środki. To już kolejny tego typu przypadek, kiedy rosyjska rakieta narusza polską przestrzeń powietrzną. Do poprzedniego zdarzenia doszło 29 grudnia 2023 roku. Wtedy rosyjska rakieta wleciała na 40 km w głąb naszego kraju i po niespełna 3 minutach opuściła terytorium Polski. Sprawę dzisiejszego incydentu śledzi nasz reporter Łukasz Żmuda, który znajduje się pod bazą wojskową Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Rzecznik prasowy dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski wskazał, że od wczesnych godzin polska strona obserwowała sytuację w związku z masowymi atakami rakietowymi, jakie przeprowadzała Federacja Rosyjska na terytorium zachodniej Ukrainy, na obwód lwowski i w infrastrukturę krytyczną. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Krakowie przekazał, że polskie wojsko obserwowało sytuację, że systemy radiolokacyjne były cały czas aktywne. W tej sprawie pojawiają się pytania o możliwość zestrzelenia tej rakiety. Dowództwo odpowiada, że nie było autoryzacji takiej decyzji, że trajektoria lotu tej rakiety wskazywała na to, że opuści ona terytorium, tą przestrzeń powietrzną naszego państwa. I tak rzeczywiście się stało. Ta rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Ukrainy po tych 39 sekundach. Rzecznik MSZ przekazał, że strona polska będzie domagała się wyjaśnień od Federacji Rosyjskiej w związku z kolejnym przekroczeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W programie Miłosza Kłeczka Wysokie Napięcie sprawę komentowali także przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy.
To musi być zbadane i trzeba będzie, na razie możemy się opierać tylko na słowach ministra obrony, który oczywiście zawsze, niezależnie z którego jest rządu, to twierdzi, że wszystkie procedury są dochowane, także tego się pewnie dowiemy w ciągu najbliższych kilku godzin czy kilku dni. Apeluję tutaj do naszego studia, do wszystkich osób, które tu są, żebyśmy dzisiaj pokazali, że ta jedność jest najważniejsza, że my musimy współpracować ze sobą w czasie zagrożenia, a w kontekście wczorajszej makabry w Moskwie, to jeszcze bardziej pokazuje, że to zagrożenie niestety jest ogromne dla Polski. Putin jest mistrzem prowokacji i od zawsze był mistrzem prowokacji. Jest to, myślę, że kolejna z prowokacji Putina. Ale tak, tutaj, tak jak pan redaktor zaczął, apelujemy o rozwagę, o spokój, bo to jest najważniejsze. Myślę, że wszyscy Polacy tego od nas oczekują. Rozsądku po prostu. Myślę, że wszyscy wiedzą, że nie ma prawa się taka maszyna pokazać nad naszą przestrzenią i to jest jasne. Ale z drugiej strony to, co powiedziałem, no, to jest właśnie ta jakość polityki. My uważamy, że bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze i tutaj potrzeba jest spokoju, rozsądku, a oni robili chucpy polityczne i to jest ich robienie polityki. Taką mają metody. My się z tym nie zgadzamy, bo tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Tak, szanowni państwo, ta sytuacja pokazuje, że musimy wciąż pamiętać o tym i przypominać też wielu politykom o tym, że jesteśmy krajem przyfrontowym i że mogą te sytuacje się zdarzać, że potrzebna jest olbrzymia odpowiedzialność. Gdy rządziliśmy, nie mogliśmy liczyć na opozycję w tej materii, dlatego że każdocześnie pamiętamy, kiedy był pocisk w Przewodowie, ofiary śmiertelne. To był bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ale i też inne incydenty, kiedy była zamiast troski, tej, o którą dzisiaj dobrze i słusznie pani poseł apelowała, niestety wtedy nie było żadnej refleksji, tylko była totalna histeria ówczesnej opozycji i oskarżanie rządzących już praktycznie o wszystko. To nie było mądre i to nie było roztropne, dlatego że tak jak dzisiaj było to w studio powiedziane, Putin tą sytuację obserwuje i patrzy, jak daleko może się posunąć. Cały czas trwa wydanie specjalne i właśnie na naszej antenie mogą państwo śledzić rozwój wydarzeń. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję, a już za chwilę Michał Jelonek będzie rozwijał dla państwa ten temat.